Hello! Siema z rana jak śmietana. Dzieci są już w szkole. Jest czwartek, będzie dzisiaj 25 stopni. A my idziemy pobiegać. Pierwszy dzień chyba taki w tym roku. Będzie ciepło i można jechać sobie w górki pobiegać, a nie tylko koło nas. I dzisiaj pierwszy raz spróbujemy wspólnie trailu, że będziemy biec. Że będziemy biec. A nie tylko shit. Dużo biec i to będzie co najmniej half maraton, nie? 13 ponad mil, 21 km delikatnie ponad. Zobaczymy, czy poprawimy swoje wcześniejsze czasy, bo będziemy te same kółko prawdopodobnie biegli, które nam zajmowało około 4 godzin, chyba 23 wtedy zrobiliśmy kilometry najwięcej. No nie wiem, zobaczymy. Postaramy się to zrobić na pewno do 3 godzin, bo chcemy wrócić jeszcze do domu się prysznicnąć, chcemy jeszcze zajechać do roboty i chcemy pojechać dopiero po dzieci. Także zobaczymy. Ale tydzień temu przebiegliśmy półmaraton. Przebiegliśmy półmaraton u nas tutaj na wiosce. Nie taki straszny trial, ale no to nie był flat run, nie? So we will see. We will see if we are better now or not. See you soon. No jesteśmy znowu. Ale jest pięknie. Będzie cudowne wymęczanie organizmu. Buciki, oczywiście moje Salomony kochane. Tutaj Gore-Texowe. Amore. Ja mam inny nowy ten weścik. Żarcie jest na potem przyszykowane. Mam jeszcze kondyniki do tego. Cały zestaw napoi. Idziemy biegać. Czas start. Ciśniemy. Ale będzie bajer. Ponad 20 km. To tu jeszcze nic, tam dalej dopiero będzie, nie? Kamienie, błoto, woda, wykręcacze nóg. Nie wiem, czy ja dam radę w ogóle biec cały czas, ale postaram się. Muszę zrobić lepsze kółko niż w tamtym roku biegałem. Zobaczymy, co to będzie. Dopiero 2 km, ja się czuję, jakby to było z 10 już. No niestety, nie możemy pod wszystkie górki wbiegać. Potem siły by nie starczyło, trzeba rozłożyć jakoś ten power. To dopiero początek. 20 przed nami. O, tam hen jest. Dobrze wziąłem kamerę. Mam okazję trochę zwolnić. Zajebisty downhill. Czy to nie jest super? Dobra, dajemy się. Mee! Cztery kilometry dopiero minęły. Solo 4.
Ciężki temat. Wykręcacze nóg. I taki to uphill. Nie mam siły gadać. Downhill, ja to kocham. Chyba największe, najlepsza, największa adrenalina jest podczas biegania, szczególnie po jakichś wykręcaczach kostek. Tak po torfiku to jeszcze fajnie. I tak wygląda nasz czwartek, jak dzieci są w szkole. Pani Żaneta będzie musiała mi dobrze się sprężyć, żeby mi pomóc tymi plecami. Biegać każdy może. Jeden lepiej, drugi gorzej. Ja to jestem z tych, co gorzej. Ale biegam. To są właśnie nasze wykręcacze nóg najlepsze. Bardziej się człowiek chyba męczy w skupianiu się, przy skupianiu się, żeby stanąć odpowiednio. Nie wyjebać kostki, aby się nie wypieprzyć, niż na biegnięciu samym. To jest chyba właśnie to co w tym jest fajne. Tam już niedługo będziemy na dole. A potem z powrotem tam za górkę na górę. Nie wiem jak ja wejdę pod tą górę. Wciągniesz mnie? Miniaturkę chyba z tego zrobię. Z tej górki jak będę wchodził, bo pewnie będę mdlał. Raz tylko po nią udało mi się wejść. Chyba wciągać. I potem chyba z pół godziny zdychałem na górze. Myślałem, że zejdę. Także dzisiaj robię drugie podejście swoje w życiu do tej górki. Nie do tej, tylko będzie dopiero później, pod górkę oczywiście. Uphill. A teraz zjeżdżamy tutaj na dół. Tam ścieżkami na dół. Aż tam do samego końca za te drzewko i naokoło tą dużą górkę.
i za nią będzie jeszcze większa górka, lasek i za nią wchodzimy na górę. O, o. Chyba tam tędy powinniśmy biec. Jakaś droga na skróty. Dźwięki jak z łazienki. Podobne uczucie. To kurde było ciężkie. Czułem nerkę w gardle. Jakie piękne drzewko. Dwanaście kilometrów. Było trochę sprintu. Było trochę górki. I zmierzamy pod tą dużą górkę, pod którą mało nie zszedłem w tamtym roku. To będzie moje przełamanie dzisiejsze, roczne, no nie tylko roczne, to nie tylko te, bo dużo było już w tym roku przełamań, ale to będzie jedno z nich. Kilometrów 81, 810, 800, 200, PIS 12:40, godzina 36, heartbeat 145. Zaraz będzie góreczka. I ciąg dalszy. Right. Is it cold? Freezing, good. No tam wyżej chyba trzeba było podejść, żeby w tym błocie nie jebać. Bagno. Zaczyna się bagno.
To jest właśnie ta górka, pod którą niebawem będziemy wchodzić. Ja tu pewnie będę się wczołgiwał. 13 km dopiero. Moc jeszcze jest. Ale... ale ciężko. Ciężko, ale fajnie. Ona może się wydawać mała, a jeszcze nie jesteśmy pod nią. Zobaczcie, tam jeszcze jest mały wąwóz. Dopiero jest ta górka. To jak kotek? Wchodzimy pod górkę, a jak wejdziemy pod tą górkę, to potem tam w lewo tą koroną, grzbietem cały czas, aż tam hen, aż tam do końca, do tamtej górki musimy dobiec. Jak się wczłapiemy na górkę, to będziemy potem biegli. Good luck. See you up. See you soon. Dawaj kotek! Dobra, jest ta górka. Może mamy darmowe jedzenie, jagódki. Dajesz! No, nie było tak źle, co? Łatwiej poszło niż w tamtym roku, a tak się bałem. Kolano dość ciepłe. Łydka mi zaraz wybuchnie. Tak to właśnie wygląda tutaj na górze. Ale ciężki temat, co takie góreczki? Schodzić z niej ciężko i wchodzić po nią ciężko. A ty jak? No i dajemy dalej. 15 km. Aż tam. Tutaj to by się jakaś nuta przydała.
No i już jesteśmy na drodze powrotnej. 16 km, jeszcze 6. Tor w kamienie, trochę bagna. Przy 16 km się czuję lepiej niż przy drugim. Kozek też biegnie. O kurwa. I dajemy. 18 km. I dalej jedziemy. Busik. 20 km. Nie mam nic do picia. Drętwieją mi ręce i nie czuję nóg. Nie wiem, czy to dobrze, ale chyba jeszcze żyję. A miało być tak łatwo. Jeszcze kawałek. Jeszcze kilka kilometrów. Ale bym wskoczył do tej Coca-Coli. No i chyba pójdę się wykąpię zaraz tam. Dwadzieścia jeden i pół kilometra. Jeszcze nie koniec. Jeszcze chwila. No i już jesteśmy z powrotem na parkingu. Dystans 22 km 800 metrów, czas 3 godziny i 39 minut. Nie wiem, czy myślałem, żeby zrobić to w 3 godziny, ale było naprawdę super ciężko. To nie jest bieganie w koło lasku, koło domu, jak robimy półmaratony. Prawda? Prawda. Langset to nie mam też. Także jesteśmy. Na koniec jedyne, co mogę powiedzieć, to love you boys. Pamiętajcie, żeby się dobrze sportować. To jest najważniejsze. Żeby uprawiać jakiś sport, żeby cokolwiek robić, nie siedzieć na dupie przed telewizorem. Trzymajcie się, buziaki. Pa. Pa.